Jeśli tak kamera trochę weszy. Na live nie idzie, na przedszkole są od 3 do 5, 6, bo teraz trochę się zmieniły, bo 6-latki poszły jednak do tej szkoły, więc 6 wprowadzono już w szkołach. Czyli całkiem inaczej niż szkolami. Tak, zupełnie inaczej. Właśnie tutaj się zdziwiłam właśnie, że dzieci od 0 do 4 są właśnie razem w jednej grupie, natomiast w Polsce jest podział na grupy. Tylko inny podział całkiem. No właśnie, to jest inaczej. 2, 3, tak, tylko że tutaj jest to dużo, jest łatwiej, jak nawet ja zauważyłam, że dzieci nawet, moje dziecko ma na przykład 3 lata, a z nim przebywa na przykład takie półroczne dziecko, które leży przecież i widzi to, jak się zachowywać, jak się nim opiekować, bo panie pokazują nawet przy tych dzieciach, przecież zajmują się, że trzeba pampersy zmieniać, że trzeba je położyć w ogóle. Jest tylko Kasiszka, właśnie, Kasia. To jest dobra nauka, Kasia. Takiego małego, że nie, samo jedno, że może pomagać coś tym mamie. No ja to tak też to działa, jak mniejsze dzieci nie proszę, uczą się od tych starszych też. No właśnie, to jest bardzo właśnie pozytywne tutaj, dla mnie przynajmniej pozytywne, a tym bardziej, że moje dziecko bardzo to chętnie chodzi, rano nieraz wstaje i do przyczyny. Już mam dzień do przedszkola, idziemy, nie wiem, to więc jest na takim poziomie. W Polsce? Problemy, nie chciał, wykręcał się. Nie wiem, czym jest to spowodowane, może tym, że może pani nie mają takiego podejścia jak tu. Tutaj dzieci przychodzą i ojciec czy matka ma prawo jeszcze z dzieckiem się przez te parę minut pobawić, prawda? To jest te 10-15 minut dla rodzica, żeby tak dziecko oswoiło się. W Polsce jest natomiast pani wychodzi, zabiera i dziecko nie, po prostu nie wiesz, co się dzieje. Jest znowu też w szkole, mówię, w żłobku i w przedszkolu, jest tak, że wszystkie dzieci idą spać. Nie ma tak jak w Polsce, więc nie ma tak jak tutaj, że na przykład ja sobie na przykład nie życzę, żeby moje dziecko spało, natomiast w Polsce to muszą wszystkie dzieci spać. Matki odbierają też takie właśnie odrywanie swojej pracy, bo na przykład jest czas, żeby czytać książeczkę, ale na przykład jakieś dziecko nie chce, to totalnie, bo też jakby odrywają, nie zwracają uwagę. Tak, ale to jest, wiesz co, powiem ci tak szczerze, to jest może takie, tu nie jest przymuszane dziecko do tego. Bo w Polsce jest tak jakby nawet do tego spania, przymuszane do tego spania, czy dziecko chce, czy nie. No fakt, tutaj troszeczkę jest też, że jak na przykład od toaleta, prawda? Zabieramy wszystkie dzieci, idziemy razem toaletę, zrobimy wszyscy razem po kolei, tak? W Polsce jest też to już mało wprowadzane, ale nie ma, to jest, przeze mnie to jest pozytywnie odbierane, bo jeśli dziecko no nie chce, żeby słuchać bajki, woli się pójść pobawić, no okej, okay, no to czemu pani ma do niego, nie wiem, zmusić go do tego, po co ma dziecko nam się stresować, że jeśli on nie chce, no to nie, no wybacz, no każde dziecko ma inny. My starsi też nie robimy czegoś takiego, żeby ktoś nam nakazał tego na siłę, właśnie tak jak ty mówisz, na siłę zmuszania, że to musimy teraz w tym momencie robić, prawda? Czyli w sumie większa swoboda, a dziecko przez to czuje się pewnie i lepiej, i lepiej to znaczy chodzi przez to. Właśnie, właśnie to chodzi właśnie, no. Mówię, to jest pozytywnie, w moim przypadku to no i większość mam może to się nie podobać, nie wiem, masz własne dziecko, więc nie wiem, z własnego doświadczenia. Pierwszy moment z tego, co tak, nie pamiętam, nie wiem, jak w Polsce za bardzo jest, tutaj pierwszy raz pojedziemy ze żłobkiem, które się skończyło, że właśnie tak olewają, ale szybko zobaczyłam, że to wcale nie jest olewanie, tylko właśnie, że swobodę mają dzieci. No właśnie, tym bardziej, że zobaczysz, tu większość dzieci jest czas tak zwany na zabawę, prawda, jest tam zabawa, później i wychodzimy na podwórko, wychodzimy wszyscy, bawimy się wszyscy na podwórku, jest 15-20 minut, wracamy, wszyscy odliczamy, usiądziemy razem, śpiewamy piosenkę. To nie jest takie olewanie. Okej, okay, pani czyta książkę, no wiadomo, nie każde dziecko lubi, jak nie jest czytane, tym bardziej jak się nie czyta w domu. Bo taka jest prawda. Ja widzę po swojej mamie, że jak ja zaczęłam książki mu czytać, on chętnie zaczął słuchać, mimo tego, że nie zna tego języka.
Tak samo czy oglądanie bajek w innym języku. Dziecko bardzo szybko się uczy przecież języka, nawet same bajek, bo jeśli ja bym powtarzała jemu to i to, dziecko by się zniechęciło i po prostu by nie chciało się uczyć. Tak mimo woli. Tak, a tak podczas zabawy się zapyta, a mamo jak tu jest, a nawet rysując, tak jak wczoraj nawet bardzo się zszokowałam, że no moje dziecko, bo oczywiście mówi po polsku, teraz uczymy go trochę holenderskiego i pani w przedszkolu mu narysowała prosty rysunek, tam drzewo, czyli bom, apel, jakieś te jabłuszka, no i tam mama, tata i on, prawda? I pokazywała, aha, i słoneczko, no i pokazywała, co jest, bo jak się na to nazywa. Moje dziecko wróciwszy po 3 godzinach w sumie do domu, było bardzo szczęśliwe i to zapamiętało. Więc w przedszkole moim zdaniem nie to, że tam, ona tam mówię, odizolowuje innych, od innych dzieci, prawda? Że aha, bo ty nie chcesz, to już się, jesteś na poboczu. Nie, po prostu podczas takich zabaw to jest bardzo to właśnie dobre jemu nawet i na naukę języka. Więc ja jestem. Czyli też indywidualny czas poświęcają. Tak, więc to mówię, bo to jest związane z tym, że on chce się bawić z dziećmi, bo ja widzę, że on chce nawiązywać ten kontakt, ale nie jest tak. Jakby nawet przez panie, aha, bo ty jesteś z Polski i już jakbyś odtrącany, tylko po prostu i dostaje tak jakby 15-20 minut indywidualnego takiego uczenia dla niego, pokazania, co ja chcę. Czyli to jest specjalnie dla tego, że jest... Tak, tak, ja to zauważam. Dużo tak? Tutaj osób właśnie też tak, właśnie to sobie chwaliło, że jakby wiadomo, nie umie tego języka, to właśnie pani starają się wprowadzić już dziecko w taki tryb właśnie jak inne dzieci mają. Bardzo dużo też rysują, więc pani nawet mówiąc coś po w innym języku, tam gdzieś w głowie dziecka zawsze zostaje te jakieś słowa, więc przychodzi do domu i się pyta, mama, co to znaczyło. Więc to przeze mnie to jest bardzo pozytywnie odbierane, więc każdemu polecam, którą mama by chętnie chciała zapisać, nie bać się, tutaj w przedszkolach to, że tam ktoś tam coś powiedział, czy nawet ze zmianą pampersa, nieraz słyszałam różne medie, że albo dziecko musi na nocnik robić, albo pampersem może. Właśnie to nie jest prawda. Tu ja nawet zauważyłam, że dziecko, żeby dziecko dać do przedszkola, tak, robić na nocnik. To właśnie tak, latka, no właśnie tak słyszałam i tu właśnie mi się też bardzo podoba, że tu dzieci nie są zmuszane do, no musisz usiąść na nocnika, bo to już kończysz 2 lata. Czy na przykład nosisz smoczek, masz 3 lata, no jak to smoczek ty nosisz? Nie, to dzieci właśnie nie są właśnie, tu jest tak jak dla nas dorosłych, to jest tolerancja, da? Po prostu, no dziecko, każde inne dziecko indywidualnie się uczy, prawda? Ja też miałam te obawy, że moje dziecko może się nie usiądzie na noc, nikt nie usiądzie na ten niski, jak to się mówi, widziawszy po pierwszym dniu, byłam po prostu aż zaskoczona, że moje dziecko aż chciało chodzić do tego przedszkola. Wstaje rano i one chce po prostu chodzić. Więc jest moim zdaniem pozytywnie. Fajnie, super. Opowiesz coś jeszcze o tak zwanym Audiobook TV. Co to jest? Tak, to ja... I czy to jest w Polsce? W Polsce nie wiem, jak to jest teraz. Ale z tego, co słyszałam, to chyba to wprowadzają pomału w prywatnych przedszkolach. O co chodzi? Chodzi o tak zwany portal dla rodziców, kiedy możemy sprawdzić, jak dziecko się zachowuje, pani opinie wystawia, zdjęcia z różnych zabaw też dostajemy. Dostajemy tam różne informacje, że przykładowo w takich i takich dniach nie będzie otwarte przedszkole, o jakichś wycieczkach. Wiadomo, nie każdy dostaje rodzic jakiś tam kartki, prawda? Kartki wiadomo, gdzieś włożymy, gdzieś zapomnimy. A tak mamy przy rejestracji dziecka na te poczekanie, dostajemy właśnie ten numer taki z loginem. Hasło oczywiście później sobie zmieniamy, ale dostajemy właśnie taki login i wtedy się logujemy i tam wszystkie dane sobie można nawet zmienić. Jeśli na przykład rodzice w danym momencie gdzieś indziej pracują, zmieniają pracę, idą do pracy nawet, można to załatwić wszystko przez internet. To jest bardzo dla mnie pozytywne, bo ja nie muszę po 10 instytucjach chodzi tak szczerze pytać się o pewne ale też fajne to jest właśnie portal, Audioportal, że to jest właśnie taka jakby informacja dla rodziców, jak nasze dziecko w danym momencie się zachowuje. Więc, bo my na co dzień nie widzimy tak naprawdę, co się dzieje z naszym dzieckiem w ciągu tych 3, 4, 8 godzin. Więc to jest fajne, bo widzimy też zdjęcia, te zdjęcia są nieraz śmieszne, zabawne, a nieraz są też fajne takie momenty, kiedy pani napisze opinię i jestem zadowolona, bo wiem, jak moje dziecko w danym momencie, ok, było niegrzeczne, więc nad tym trzeba popracować też i w domu, bo to jednak się nie wynosi tylko z samego przedszkola, tylko wynosi się też i w domu.
Naprawdę nie. Polecam każdemu. Powtarzam, że od 0 do 4, a nie od 4. Tak, i ja też praktycznie się zdziwiłam tutaj w jednym momencie, że dostałam papiery na to, żeby moje dziecko, kiedy kończy 4 lata, a moje dziecko już 4 lata kończy pod koniec stycznia i że od 1 lutego już idzie do szkoły. Więc nie czeka się tak jak u nas w Polsce, że aha, wrzesień, więc dziecko idzie dopiero do roku. Tylko ona w trakcie, jakby kontynuując, przychodzi do innej grupy i się tak jakby musi oswoić na nowo, ale z tymi dziećmi, co widział już, więc on ma już taki dobry, pozytywny kontakt. To jest fajne właśnie, że Ania skończyła w grudniu 4-latka, to ona już tam jest, a on tylko tak... No właśnie, to jest właśnie, dla mnie też to jest właśnie pozytywne. I chyba ci to przychodzi się obok, który się widzi przecież przez okno nawet. Można patrzeć... Nie wszędzie też tak jest, nie? Ale głównie tam, gdzie są miks właśnie, przedszkola, żłobek z miksem, to często jest też połączone, ale nie zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze są też osobne budynki. Ale to jest niedaleko, to jest naprawdę niedaleko. Są takie odległości, że rowerem przez to się da. Tak, naprawdę. Ja przychodzę do domu z własnego, to mój mały posiada swój rowerek i jedzie więc sam do przedszkola, więc to jest 5 minut i jesteśmy na miejscu. Te wszystkie maluchy, czy duże, czy małe, czy... Moje dziecko jest, tak szczerze powiem, najwyższe z dzieci, bo jest wysoki w to po tacie. Ale właśnie tak, nie jest też odbierane negatywnie, aha, bo ty jesteś grubszy, chudszy, no tak samo jak ogóle o kolorze skóry. Właśnie, jest, więc jest to naprawdę tolerancja. No i chyba też wynika z rodzin holenderskich, nastawienia, tak jak mówiłaś, to też się wynosi, nie tyle co przedszkola, tak, wszyscy ogólnie tak tolerują w Holandii. No i dlatego my starsi, nawet z Polski przyjeżdżali, po jakimś czasie sami się tej tolerancji uczymy do tego. No ale nie wszyscy właśnie, tak. No ale większość mówię. Dobra, to Cię już dalej nie będę wypytywać. Kuc, bydąc, zaczęłyśmy po raz, kończymy po raz, jak coś to cały najgorszy raz. No, bydąc Twoje informacje. Dziękuję za informację. Serdecznie mam nadzieję, że się... Myślę, że się przyda. Tak, przyda, na pewno. Polecam.